Nie skorzystacie niestety. Nie, bardzo się tego a ty nie słyszałem. Ostatnio słyszałem... Poszko Łukasz. Kazu nagrałem z samym Iwianem. Ale się zobaczymy. Cześć. Podarłeś koszulę? Pokażę. Sama się podarła. O kurwa, już myślałem, że nie zauważyć. Żeby wszyscy byli tak zadowoleni jak Kuba. Dokładnie. Spójrzcie na mnie. Zobaczcie jak ja się je. Ja jestem szczęśliwy. Przykładzenie. No to tak. Zostawimy? Tak. Jeszcze raz dobry wieczór. Dziękujemy za przybycie. Nazywamy się Happy Set. Bo tam jakby z tyłu za sceną są dwa tory do kręgu. Stary człowiek i osiedle pod sosnami. Nie wysikał. Wygląda jakby miał ochotę na pijeczkę. Kurwa, ja tu siedzę obok jarka. Może bez telefonu się podpijam. Późno. Cześć. Pierwsze diagnozy mamy już. Idealnie. Zapraszamy Cię na KFC. No to elo. Tak, bardzo mi miło, witam. Witam. Gdzie to KFC? Gdzie będę KFC, Ryszku? Cieszysz się? Chyba jest mi obojętne to wszystko. Nie może się liczyć. Jest to trasa z okazji dziesięciolecia płyty Mów Mi Dobrze. Generalnie rzecz biorąc gramy każdego roku dwie trasy klubowe, koncertowe. Jedną na jesieni, w październiku, listopadzie, drugą w, no tak, zimą, wiosną, luty, marzec. Wiadomo, jak wychodzi nowa płyta, to trasa jest poświęcona nowej płycie. Natomiast, ponieważ od ostatniej płyty upłynęło 2 lata ponad, no to wypadałoby właśnie coś nowego wymyślić i staramy się to robić po prostu i jakby, ponieważ czwarta płyta Mów Mi Dobrze była taką płytą, która miała dosyć dużo no takich koncertowych evergreenów, można powiedzieć, więc pomyśleliśmy, że przypomnienie tych utworów w większej dawce na koncercie może być fajnym pomysłem.
Okay. Co? Można by było jeszcze jedną kawkę poprosić? A jaką? Spalaną czy rozpuszczalną? Rozpuszczalną białą. Dwie kawki. Dobra. Białe. I herbatkę, jeśli można. Dwie białe z blakiem. To co? To może dwie herbatki można? Dwie herbatki, dwie kawki rozpuszczalne. Dobra. Te płyty są już zarażone wirusem Jarka. Jarek, jeśli mogę cię prosić. Mogę prosić panowie jeszcze do tego. Zapytać mogę chyba, nie? Pytaj zawsze możesz. A komu to? Ludzie. Zwyczajna ludzka choroba. Gorączka. Niefajnie. Ale to już, tak jak żeśmy chyba nawet rozmawiali, że to tak... Człowiek się przyzwyczaił do tego, że wiesz, czujesz się źle. Zresztą jeszcze przed chwilą się z Ramzejem śmiałem, że odkąd go zobaczyłem w czwartek, to pierwsze co mi powiedział, zmęczony jest. Ja już jestem zmęczony, zmęczony. No i czułem się mocno zmęczony no, przed koncertem. Ale wziąłem ketanol. Ketanol? Ketanol. Ketonal. Ketanol. Taki dzień, że chcę zmienię płeć. No jest parę zalet, niektórych nie będę mówił głośno. Przede wszystkim jesteś w ruchu. Przede wszystkim gdzieś cały czas się coś zmienia. Każdego dnia, każdy dzień jest zupełnie inny, który teoretycznie, wiadomo, wsiadamy do tego busa i jest jakby to samo i ta podróż, ale... Przyjeżdżasz do klubu przed koncertem, no to jest ta próba, są już takie emocje, że wieczorem zaczniesz grać. I no to jest super, życie w trasie jest super. Wiesz, jedną z zalet jest też to, że jeśli pracujesz w korpo, wracasz do domu, masz jakieś, nie wiem, rodzinne obowiązki albo jakiekolwiek inne obowiązki, to masz w zasadzie no, jedną perspektywę, tą bardzo bliską. Ty w pracy, ty w domu. Ja odłączając, znaczy my w zasadzie, wiesz, ludzie jakby muzycy, jeżdżący, mamy tak jakby, wiesz, dwie perspektywy. Możemy spojrzeć na przykład na rodzinę, na swoje takie normalne, codzienne życie z perspektywy busa, no nie? To jest zupełnie inna perspektywa. Z perspektywy, nie wiem, podróży jakiejś, no nie? Ja lubię podróżować, mam dużo, bardzo dużo czasu na myślenie i jakieś takie wyciąganie sobie właśnie wniosków. Szukanie odpowiedzi na jakieś pytania, które cię, wiesz, nurtują na tygodniu, ale nie masz czasu, bo wiesz, no bo tu przedszkole, tu szkoła, tu coś tam, zajęcia pozalekcyjne i tak dalej, gonitwa, obiad zrobić, ugotować, wydać, podać. No wiesz, w trasie jest wszystko, w trasie ty jesteś najważniejszy, o tak powiem. Na powrocie z Białej Podlaskiej, no to był drobiazg po prostu, no, kapeć w kole, więc trzeba było wymienić koło, więc to tego typu rzeczy, owszem, no, one się w tej skali zdarzają. Na szczęście zdarzają się bardzo rzadko, no ale trzeba się z tym liczyć. To jak sobie to przypominamy i o tym opowiadamy, to już wtedy możemy się z tego śmiać, tak? Natomiast w momencie, kiedy się działo, to nikomu do śmiechu nie było. To jest! Kręć, tam koszyczek samopadny. Nie.
Mi się tak wjebało, kurwa, mi ty zaczęło walić. Nowa opona. Ale, ale kamera... Po mojej wiśniewce. A wiśnieweczka to jest pyszniutka. Wiesz? Na ale pewno. Są takie zabezpieczenia, że nie odkręcisz go. Jest pani, ty się sztyknie dwoży za i cała obsługa tańczy. Jak wychodzi? Nie za bardzo jest dobrze, żebym się odzywał, bo cały czas kręcę. Więc jestem, mogę jakby sprawiać wrażenie takiego. Ale to jest wtedy ten głos Zofu. Więc mów, kontynuuj. Okay. Ciebie też chętnie posłucham. Więc chętnie napiję się z wami wódeczki. Okay. Przy następnej okazji. Ale, właśnie w Rzeszowie. Wódeczka to moje drugie imię. Ej, głos Zofu, będzie pił wódeczkę. Panieczkę? Ale powiem, on mi jest jazdy. Ale nie ma się rada. Zacząłem w orkiestrze dętej w wieku 10 lat w Starej Brzeźnicy. Właściwie mój dom rodzinny był za płotem. W sensie graniczył z, jak się to mówi, OSP. I jakoś tak wyszło, że strasznie mnie tam ciągnęło. W wieku 10 lat zacząłem grać na saksofonie. Później w wieku 13 lat trafiłem do szkoły muzycznej. A później studia, no. Studia muzyczne. I wylądowałem tutaj. Koncert to jest... Jareczek to fajnie określa, że to jest najczystszy moment życia i po prostu... taka pralka emocjonalna, że wywalasz te wszystkie emocje i pierwszy taki widok miałem przy pierwszym koncercie na w Jarocinie w 2011. To też jak buchnęły światła w stronę publiczności, nagle widzisz ten ogrom tych ludzi i mówię, wow! No, wtedy tak nagle nerwy zaczęły brać górę. Ale nie, spoko, poradziłem sobie. Bardzo lubię patrzeć, jak ludzie się cieszą, jak chodzi, mów mi dobrze. W sensie, jak Kuba zapowiada i w ogóle już się tak robi. Stoisz na tej scenie i mówisz, fajnie. Mów mi dobrze, dobrze mi mów. Łaskocz czule, warkoczem ciepłych słów. I konnym szeptem przytul mnie i mów mi dobrze. Co? Czym jest eliksir? Substancją magiczną. Z pewnością. Pobudzającą do pracy. Kurde, przecież już gram. Komu to? Już tam gram. Dla Maśka. Zajebiście. Cześć, siema. Co jest teraz na moim pomysłem?
Ale ja kurwa nie zgadzam się na koncerty, jak kurwa mam nienaprawione to wszystko. Co no nie zgadzam się, no kurwa, nie zgadzam się. To ma być naprawione. I co jest? No rozpierdolona jest ta skrzynka, wciskam efekty, piszczy, kurwa, syczy, czyste i nie słychać, szystery rozjebane. Lubię, jak jest koniec koncertu i można sobie porozmawiać o różnych miłych rzeczach. Na przykład polej, Jareszku, ale zanim porozmawiamy. To jest sprawa, trzeba wyjaśnić pewne rzeczy. Po koncercie mamy demontaż szybciutki, czyli musimy to wszystko pozwijać, zamknąć mikser, zwinąć skrętki, kable, spakować backline, wrzucić to wszystko na busa. No a potem wiadomo, no, jeśli koncert poszedł wyśmienicie, czyli tak jak zawsze, no to trzeba poświętować troszkę ten sukces. No, jeśli poszedł kiepsko, czyli tak jak prawie nigdy, no to trzeba odreagować ten stres. No. Przed koncertem, czym się zajmuję? Przed koncertem muszę wytrzeźwieć po poprzednim koncercie. A potem zabieramy się za kolejny koncert. No tak, no wyjeżdżamy wcześniej, no z racji tego, że musimy być w tych klubach tam na godzinę 12 powiedzmy. A mamy do przejechania taki sam dystans jak zespół, a zespół na przykład na próbę nie przyjeżdża, tylko przyjeżdża na sam koncert, czyli mogą sobie pozwolić na to, żeby przyjechać tam wcześniej do hotelu i do klubu powiedzmy godzinę przed koncertem, no to my musimy dużo wcześniej wyjechać. No to jeśli się to wiąże z wyjazdem typu nie wiem 6-7 rano, no to wiadomo, że też trzeba zachować jakąś higienę i myśleć o tym, że ma się przed sobą parę koncertów i jeżeli człowiek będzie, że tak powiem, dyskutował o sukcesie dnia poprzedniego do rana, no to ten jakby tam trzeci koncert rzędu może już nie być sukcesem ze względu na nasze zmęczenie. Na przestrzeni od 2006 roku przejechaliśmy 500 000 kilometrów mniej więcej. Wcześniej byłem kierowcą i wiesz, przyszedłem tutaj w określonym celu. To nie był jakiś mój wybór. No, bardziej wiesz, to był wybór chłopaków po prostu. Ludzie są przyjaźni, wiesz. Ja zawsze Polskę oceniałem tak jak marszałek Piłsudski, że w formie obwarzanka, w środku pusta, a wiesz. Wartości są na zewnątrz. Drzem sobie kulą u stóp, sobie kopię dół, sam sobie w oczy sypię sól. Na siebie sam okręcam bat, na siebie sam warczę wilkiem spod ełba. No i przeklinam siebie z całych sił, sam pakuję siebie, sam wyrzucam się za drzwi. Powiem tak, no to jest ekscytujące, mimo że to już kilkanaście lat jeździmy i tych koncertów mamy za sobą dobrze ponad 1000. Natomiast to jest tak, że wiele rzeczy się zmienia. To jest, nawet jeżeli gramy w tych samych klubach, to one też na przestrzeni tych lat zmieniają się ludzie, którzy tam pracują, zmienia się wystrój, poprawia się, nie wiem, gdzieś tam, czy komfort na backstage'u, czy komfort grania na scenie. Tak naprawdę, no to jest to też okazja, czasem jedyna, żeby spotkać różnych znajomych, których widujemy te raz, dwa, trzy razy w roku, w momencie, kiedy z koncertem trafiamy do jakiegoś miasta. Zaletą bycia w trasie jest bycie w trasie, bo o tym wszyscy ci, którzy aspirują do bycia, nazwijmy to umownie, gwiazdami rocka, albo obojętnie jakiejkolwiek takiej pracy w tak zwanej rozrywce, no to bycie w trasie to jest to clue, to jest ta główna atrakcja, bycie w trasie. Na to się składa tyle elementów. Raz, że wszyscy musimy mieć jakiś taki gen, takiego trochę szwendaka, wagabundy, coś takiego, że nas nosi z miejsca na miejsce, że nie jesteśmy w stanie usiedzieć w jednym miejscu. To bywa nużące,
same te przejazdy, kiedy trzeba przejechać czasami kilkanaście godzin. Ale z drugiej strony nie wyobrażamy sobie życia bez tego. Mam wrażenie, że ten nasz biały bus to jest trochę statek kosmiczny. I w tym statku podróżujemy, wiesz, przez kilka dni i trochę się odcinamy od tej rzeczywistości i tej takiego i prozy, wiesz, życia codziennego i to chyba to jest najbardziej uzależniające chyba w tym byciu, w tym całym procesie. Więc chyba tak, chyba to jest zaletą. Okay. Ale jest też oczywiście jakby, wiesz, no są plusy i minusy. Myślę, że jakby najbardziej to odczuwają chłopaki, którzy gdzieś tam mają, wiesz, swoje rodziny i no i gdzieś tam przy tym procesie jakby życia i rozwijania się swoich dzieciąt nie są, a trochę nie są bardzo mocno, bo wiesz, gramy tych koncertów trochę sporo w roku i no, jednak trochę są wyjęci z tego życia, no ale no to jest też jakby widziały gały co brały, mówiąc tak kolokwialnie dosyć. W domu jestem mężem i tatą, a wyjeżdżając jestem troszkę w innym świecie tutaj jakby. Mam większy luz, to trochę jakbym wyjeżdżał na jakieś wakacje albo na wycieczkę, że tym mogę się wyspać, mogę robić co mi się podoba. No nie? I to jest takie jakby troszkę ładowanie akumulatorów do tych takich codziennych sytuacji, nie, zaprowadzania do przedszkola, troszczenia się o inne jakieś takie rzeczy. Myślę, że gdzieś tam to dobrze robi, takie właśnie zróżnicowanie. I to jest ten moment. Ja wiem, to jest. Oni się świetnie bawią. Jest głowa, którą można ściąć. Patrz, gdy nie było kamery i nie kręciliśmy o tym materiału, takie rzeczy się nie zdarzały. Możemy grać! Tak? 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 Na pewno? Już się oblałem, kurwa. Ja się oblałem, jak piłem na stale. Gramy? Zaczynamy jeszcze raz. A przynajmniej podjąć próbę. Spoko, spróbujemy zagrać, ale jedna osoba już z nami nie pracuje, Harry. Chodź, zanim się adrenalina zejdzie i zacznie boleć. Opadłem na śliskie i wjebałem się pod deskę, wiesz? No i teraz nie bardzo wiem, co ja tutaj mam. Natomiast na pewno poobdzierane, no i stłuczone, ale to by zalepił, bo ja nawet nie mam spodni. Chyba ta gorzej, bo mi jakoś nie idzie. Może to dać? Spoko. Jezusie. To jest głębokie. A o co uderzyłeś? Mamy podesty, za nami są. Na podestach są klawiszowce. Ja podskoczyłem w stronę, odwróciłem się w ich stronę i podskoczyłem, ale zeskoczyłem z dywanów, a podłoga była cała mokra. Więc wylądowałem na piętach i wjechałem pod te... Pod te podesty, no. Dobra, to już nie przyciskaj. Do życia nie jest, zakleimy to. Aresku! Tak. No nie wziąłem tego picia jednak, widzisz, ono się tak gdzieś kurwa za mną... Że to jest jednak stłuczone, już te piszczele bolą. To dopiero... O, widzisz. To dopiero jutro będzie. Właśnie. Ja myślę, że jutro akurat mamy dzień luźny. Uratowałem sześciu skiną życie, wiesz? Tak? No, w odpowiednim momencie przestałem ich piszczelami napierdalać po głowach. Ale takie zadrapanie, a to kurde... Pan... No, wiesz, to najmniejsze... Być mam przeszkadzać, żeby pokonać. Szczypie? Nie, przyciskasz to, a to boli. Jestem na tych przeciwbólowych, więc... Ketanol? Ketonal? Ketanol. Nie odczuwam jakby tak
bólu w normalnej sytuacji, przeciętnej. Ale jak się dotknę gdzieś czy coś, jak stawiam nogę, no to jeszcze myślę, że jakiś czas będę odczuwał. Ale nastraszył mnie, spodziewałem się, że będzie dużo gorzej, wiesz? Wiesz co, no, jak gram, to sobie podskakuję zazwyczaj. No i wczoraj też podskoczyłem, tylko że to był początek koncertu, nie zdążyłem się zorientować, że jest mokrusieńka podłoga. A tam jest taka podłoga z takiej drobnej jakiejś perforacji, z jakiegoś, potwornie śliskie. I zaskoczyłem z tego dywaniku swojego, który notabene ma mnie chronić przed ślizganiem się. I jakoś tak niefortunnie, że skoczyłem małym takim skoczkiem, ale do przodu i zaskoczyłem z dywanu i tak w gruncie rzeczy niewiele pamiętam później, bo wjechałem pod podesty miśkowe, czyli tak... No i tak mnie zamroczyło tak na parę sekund. Potem już pamiętam wszystko, jak mi bocian nawał okulary. Ale nie wyszło źle, bo się jeszcze wyrobiłem na zwrotkę trzecią w piosence. Mam chory mózg. Widzę. To wcale nie jest śmieszne. Nie powinieneś się śmiać. Liczyłem na jakiś krótki wstęp. Dziękuję bardzo. Wujek Szymon, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. W kolejnym odcinku naszego serialu. Mam dla ciebie prezent. Dziękuję bardzo. Śmieci leżały, więc. Podniosłem. Siedzimy, nie? Tak, na zewnętrzu. Jest któryś marca, chyba 10. A Panorama to takie miejsce, do którego bardzo często przyjeżdżamy, będąc w okolicach Śląska i Pochodnych, choć dzisiaj jedziemy do Krakowa. No i chłopaki tutaj bywali już jeszcze przede mną, a ja zacząłem bywać z nimi od jakichś 5 lat. Zjadłem dzisiaj zupę meksykańską, troszeczkę zabieloną śmietaną, było pysznie. Choć nie była ostra i meksykańska, ale było pysznie i później zjadłem sobie jeszcze makaron z kurczakiem i brokułem. Uwielbiam jeść i mam taki przelot, że za każdym razem jak jedziemy do jakiegoś nowego miejsca, to sprawdzam od razu hotel i menu tego miejsca, w którym będziemy spać i sprawdzam też knajpy, które są jakby w okolicy. Mniej więcej 2 godziny przed koncertem staram się nie jeść zbyt dużo, gdyż raz się zaskoczyłem, to jeszcze nie było w tym zespole, tylko w poprzednim, gdzie prawie pozostawiłem to jedzenie, które zjadłem wcześniej przed koncertem na mikrofonie, więc postanowiłem. I to nie było spowodowane jakby jakimś alkoholem czy czymkolwiek, tylko po prostu rzeczywiście trochę mi się odbiło i od tamtego momentu staram się już nie jeść zbyt dużo przed rozpoczęciem zwyczajowego show. Jak zagrał, to se pole. Przepraszam, siko. To jest palone, to jeszcze się... W ogóle ten też ma takie ono. Wszyscy mają tu jakieś takie nohale dziwne. Photoshopa nie ma. Z krainy wielkich rachów. To jest pub quiz, czyli... Z
Szigala co siedzę sobie teraz za bramą, jestem jakiś taki... Jadę sobie czarnym wodzem. Ja znowu z komórką, kurwa, to powycinasz, człowiek. Ja myślę, Jarek, że ty jesteś nieoszlifowanym diamentem wokalnym. Też tak myślę. Tylko nie ma dobrej siekierki. Dobra siekierka. Ale będzie fajnie, będzie fajnie. Będzie fajnie, to program. Zatem otwieram nasz program. Happy set. Happy set. Tak? A można napisać? Jestem. Już można iść? Tak. Pa. Uważaj na siebie. O! A ten Jareczek cały? 3, 4! Dobra. Samo wyjście na scenie jest taką jakąś, wiesz, radością i kopem energetycznym. Bo czasem jest tak, że wiesz, grasz na kasu, grasz z bolącym brzuchem, grasz z gorączką, no nie? I... wchodząc na scenę, okazuje się, że o wszystkim można zapomnieć, no nie? I po prostu jakby ten kop adrenaliny jest taki, że dajesz radę te 2 godziny bardzo, bardzo mocno pracować, kurczę. I to jest właśnie fajne. Ja mam wrażenie, że kiedyś bardzo się na koncercie spalałem, to znaczy wychodziłem absolutnie zamordowany na scenie, no nie? Ale to jest jakby kwestia podzielenia sobie energii jakby w ciągu dnia albo coś, nie? Natomiast teraz jest jakoś wszystko bardziej ułożone, wiesz, wiemy co nas czeka, wiemy jak wygląda nasz dzień, bo on musi mieć swój harmonogram, żeby wszystko się na końcu tego dnia, o tej 19 czy 20 punktualnie zaczęło, każdy ma być na swoim miejscu i tak dalej, nie? Jestem już zmęczony tobą. Jestem już zmęczony. Bajka też tu jest, to może o, Piotr, lepiej, ja mogę też fotografować? Tak, jest i bajka. Uwaga, przepraszam. Lody przyniosą, torty przyniosą, no kurwa, jest jakiś... to za jaki? Mamy 3, 4! Pięknie! Jakże, wypił tosę, dalej! Z brodami jest problem, że one świetnie wyglądają, naprawdę super wyglądają. 3 dni po wyjściu od barbera, czy kogoś, kto ci się tym zajmie. A potem już wszystko rośnie w stronę dowolną. Można próbować to układać, ale człowiek i tak jest z góry skazany na porażkę. 3, 4, 5. Musieli mnie stawiać na nogi. O, ale masz głos.
Co się stało? Gorzej, że jestem jeszcze połamany. Tak mnie wczoraj sieknęło, że się nie mogłem się ruszać, nie? I ten, i mówię, mam igły w głowie, jakiś pas magnetyczny na sobie. Przed wyjazdem jeszcze udało się pojechać do tych Mongołów i oni mnie tam naprawiali, nie? Okej. Proszę mnie nie filmować, dzisiaj naprawdę jestem w formie, nie? No, że... Zadała mi to pytanie. Mamo, jak ty się czujesz, jak ty wchodzisz na tą scenę? I w zasadzie trudno jest mi na to pytanie odpowiedzieć. Bo z jednej strony ja wiem, czy mam tę świadomość, że ja w tych koncertach jestem takim jakby tylko dodatkiem, tak? Że beze mnie te koncerty mogłyby się odbyć. Wszyscy czekają na Kubę i na chłopaków, a ja tak naprawdę mam zawsze takie mieszane uczucia, bo nie wiem, czy ludzie mnie przyjmą dobrze, czy niedobrze. I nie jest to takie oczywiste dla mnie. I te koncerty też są bardzo różne. Ale zazwyczaj jest tak, że jednak to przyjęcie jest super, bo tak myślę, że fani Happy Set to są po prostu fajni, otwarci ludzie. I oni są otwarci nie tylko na muzykę, ale są otwarci też na ludzi i na ten cały klimat, który zespół tworzy, i ludzie, którzy są wokół zespołu, też są dla fanów Happy Set ważni. Myślę, że jakby czujemy się otoczeni jakąś taką ciepłą troską od tych fanów i też tak to czuję. Ludzie do mnie piszą różne miłe słowa, na przykład to, że jakby mój udział w płycie 10 lat temu zmienił tam czyjeś spojrzenie na kobiecy wokal na płytach. I to było dla mnie takie nawet wzruszające, poniekąd, że po 10 latach ktoś mi pisze takie no wyznanie, tak to odbieram, nie? I że teraz ktoś właśnie z tego powodu, że dowiedział się, że ja będę uczestniczyła w tych koncertach, przyszedł na koncert i napisał chłopak, że pomimo tego, że już słucha zupełnie innej muzyki, to serce mu zadrżało w kilku momentach, że w ogóle pięknie. Więc no to są piękne momenty i myślę, że dla tych momentów to fajnie jest robić coś takiego. O! Będzie się popisywał teraz. Właśnie. I co będzie w filmie, jak przegrywam coś? Zwariować można, znowu wieje i pada i znów rozpuszczam się jak śnieg w maleńkich rączkach. Oszaleć idzie, zwariować można, znowu upał i skwar i znów rozpuszczam się jak lukier na pączkach. Kurczę, co robię? Znaczy bawię się światłem generalnie, aczkolwiek tak jakbym się nad tym dłużej zastanowił, to jeżeli chodzi o zespół, to staram się jakby coś tam, jakąś malutką cząstkę dołożyć do tego wykonu, żeby to było atrakcyjniejsze dla widza, żeby wyglądało, nie wiem, że nie jest to takie totalnie przypadkowe, że ktoś tam przychodzi, coś mruga, tylko że jest jakaś też podbić tą energię, którą dają, a że oni grają tak mega energetycznie, więc też jest kupę frajdy przy tym. No jest kilka takich utworów, w których, kurczę, specyficzne światełka, że tak powiem, podbijają tą energię, która płynie od ludzi i wraca do chłopaków. I zauważyłem, że tam jakby zmiana, nie wiem, czy coś tam zostało zmienione i przez te parę lat, co tu z chłopakami jeżdżę, że teraz jest ten. Jest taka jakby dodatkowa energia, albo są też takie momenty,
Nie wiem, Kuba na przykład miał w takiej jednej piosence, że on jakby zaczynał zwrotkę i później przestawał śpiewać, odwracał mikrofon, ja tam dopalałem światłem i ludzie odczytywali to, że teraz jest ich kolej, żeby jakby dośpiewać resztę, nie? Więc jest taka jakaś, nie wiem, współpraca powiedzmy. Gramy? Znowu wlecze mnie po mieście ze sercem przebitym strzałą. Patrzą za mną oczy kamer, trąbią na mnie taksówkarze. Przed ranem już nie jestem przekonany, czy dam radę. Już nie jestem przekonany, czy dam radę. Hi, cześć, dzień dobry. My name is Francisco and I'm coming all the way from Mexico. See, this guy over here always fantasized about how expensive it was actually to come to Poland to see these guys. Now that I work, I'm getting older and so on, and it's a little bit more possible with so many communication systems, and here I am, like just in front of this guy, just had a talk with him. Very, very approachable, very down to earth. Jakby od dawna już jeżdżę na Happy Set tak naprawdę i wiesz, to kolejny koncert. Za każdym razem ciągnie się na ten koncert, bo chłopaki, wiesz, za każdym razem wnoszą coś nowego. I myślę, że wiesz, jeżeli tak będą dalej szli do przodu, a na pewno będą, to na te koncerty się będzie wracało. Byłem już na koncertach Happy Sedu kilka razy. W Dzierżoniowie, we Wrocławiu i na tysięcznym koncercie Happy Sedu, który odbył się w A2 kiedyś we Wrocławiu właśnie. Dokładnie powiem wam, 31 marca 2017 roku. Mają muzykę na każdy dzień, na każdy humor, w zależności od tego, jaki mam nastrój, tak jest setlista, ale ich setlista. I pomaga, i gdzieś tam pomaga mi znaleźć sens. Mam też w ogóle tatuaż, muszę się pochwalić, mam tatuaż, nie wiem, widać, nie widać. I to jest ile ciutkim piórkiem świat zbawiać, że niewiele mieć, a wiele dawać. I to pomaga też wiedzieć, co trzeba w życiu robić. Ja z chłopakami z Happy Set zawsze i na koniec świata.